Cześć, witam was bardzo serdecznie, jak codziennie o 18. Dzisiaj moim gościem w końcu na moim kanale jest obywatel DC. Cześć. Cześć, Macieju. Dzwonisz, rozumiem, z Stanów Zjednoczonych. Aktualnie tak, przebywam na Brooklynie. Dobra, to w takim razie pozdrawiamy Stany. Jest teraz u ciebie godzina 16, u mnie jest 22. I chciałem tylko powiedzieć wam, moi drodzy widzowie, że już na podstawie grafiki obywatela DC kiedyś nagrywałem taki odcinek, gdzie dzwoniłem do MOPS-u właśnie w sprawie tego, co mój sąsiad alkoholik może otrzymać i kiedy otrzyma węgiel. No i coś takiego. Polecam wam bardzo serdecznie do zobaczenia i zobaczenia, jak często łożycie na po prostu życie innych. No dobra, to w takim razie zapraszam was bardzo wszystkich serdecznie do zapoznania się z twórczością obywatela DC na Facebooku oraz na Twitterze, bo to jest taka twoja domena, gdzie tworzysz bardzo dobre, viralowe grafiki. Znaczy, nie mówię o tym teraz, co tu się wyświetla, ale polecam serdecznie. Na przykład takie coś. Tak, ta jest bardzo popularna. Nie spodziewałem się takiej. W sumie ja nigdy nie wiem, jaka grafika się tak strzeli w ten, w gusta ludzi, ale tą, którą aktualnie pokazujesz, to ja jestem zaskoczony, ale zrozumiałem dlaczego. Jak sobie przyjrzałem, kto ją udostępnia. Tą grafikę udostępnia naprawdę dużo małych przedsiębiorców, dużo osób samozatrudnionych, ale też małych firm, takich właśnie, które podejrzewam idealnie rozumieją, co się dzieje, tak? Że jak masz dwóch pracowników i jeszcze ci wyrośnie ZUS w przyszłym roku, to wiesz, że musisz mieć co miesiąc 7,5 tysiąca złotych na różne opłaty, no bo przecież są zobowiązania, które wynikają z umowy. No i są zobowiązania, które wynikają z narzucone przez państwo. I ty nie możesz nie mieć przychodu, możesz nic nie zarobić, ale będziesz miał dalej zobowiązania 7,5 tysiąca złotych. Tak? A gdzie dopiero podatki? Mówisz o samych tutaj składkach ZUS-owskich i rozumiem kosztach pracowników. No tak, oczywiście jest, że no jak zatrudniasz dwie osoby, no to te osoby musisz im zapłacić, to jest naturalne. No tak, ale chodzi mi o to, że jeszcze, wiesz, zarobisz, oddajesz 7,5 tysiąca na właśnie jako koszt i jeszcze do tego, od tego co zarobisz, jeszcze oddajesz na przykład w VAT-ie czy w podatku PIT. Oddajesz dochodowy, no jeżeli masz jakąś działalność, która jest objęta koncesjami, na przykład masz sklepik z alkoholem, tak? No to musisz jeszcze zapłacić koncesję. To jest w ogóle ciekawe, no, koncesje są tam różnego typu, no, jak na alkohole niskoprocentowe jest inna, na wysokoprocentowe jest inna. Jak jeszcze przekroczysz tą określoną tam sumę sprzedaży, to jeszcze musisz dopłacić, tak? Także nie ma lekko. No, oprócz tego no, jeszcze masz wydatki stałe, koszty stałe, no, chociażby prąd w firmie, tak? Telefony, tak? No to tam są wszędzie poupychane różne podatki. Jak nie jesteś VAT-owcem, to nie odliczysz przecież VAT-u od tych wydatków, tak? Od telefonu chociażby, czy internetu, który masz w firmie. Mm-hmm. A gdzie żeś był, jak platforma rządziła? Dokładnie w tym samym miejscu. To jest piękne. Ten tekst jest niesamowity. Najlepsze jest to, że ja na dobrą sprawę znalazłem się w tej blogosferze całej przez platformę, bo mnie wkurzali, tak? Już mi tam ci różni Kapica, czy tam w ogóle Tusk, ta jego taka arogancka polityka, bezczelna, tak? No bo on po prostu cofnął tą, na przykład tą składkę rentową, którą Zyta obniżyła, to cofnął. Dowalił ten VAT, żeby zedrzeć tych ludzi. I mnie oburzali, ja się znalazłem w polityce właśnie w blogosferze, żeby komentować politykę. I teraz jak krytykuję PiS za to samo, to przychodzi mi ten pelikan i gdzie byłeś, jak platforma rządziła, no. Jak się nie podoba, jak się nie podoba, to możesz przecież wyjechać. Najważniejsze, oni dają bąbelkom. Ale ja wyjechałem. Ja wiem, że wyjechałeś. Za PO. Jak wyjechałeś, to teraz będą do ciebie pisać ludzie, że jak wyjechałeś, to się nie interesuj. Rozumiesz? Ale ja mam nieruchomość w Polsce, mam rodzinę w Polsce, jak mam się nie mam przeciąć wszystkie więzy, czy co, bo ja nie rozumiem tego. To mam, nie wiem, są różne motywacje, to też ciekawe. Znaczy ja to uczę się po całym świecie. Nie, musiałem po prostu powiedzieć o tych komentarzach, jak czytam, to nie mogę. Te komentarze są po prostu
ci ludzie po prostu nie rozumieją, tak? To są fanatycy partyjni, albo ludzie po prostu zwyczajnie, którzy nie umieją dostrzec tego, w jakim konstrukcie się znaleźli, tak? Jest taka, znaczy ja używam tego słowa konstrukt, bo strasznie mi się kojarzy to z Matrixem. Uwielbiam ten film, bo on jest taki, którego można odnieść do polityki czy do systemu. No tak, i że to jest dokument, tak? Tak naprawdę. Nie, no ja nie jestem takim wariatem, ale nie, używam go przez to, że tak mocno siedzi w tej popkulturze, no bo nie tylko te efekty, które wtedy w 1999 były przełomowe, te efekty specjalne, ale przede wszystkim ta filozofia, która w nim jest, tak? I tam jest taka świetna scena, jak oni tam chcą uczyć tego Neo tych różnych tam... znaczy pokazać im Matrix i też wskazać mu niebezpieczeństwa, to budują taki konstrukt, tak? Czyli budują taką symulację tego Matrixa. I tam jest ten fotel, tak? Jest pokazany prawdziwie, jak wygląda prawdziwie świat wtedy, tak? To wszystko. Konstrukt jest takim specjalnym programem, który symuluje Matrix, tak? No i ci ludzie i tam ten Morpheus mówi w pewnym momencie do Neo, free your mind, tak? I właśnie to jest najgorsze, że tych ludzi nie umiem sprawić tak, żeby oni uwolnili swój umysł, tak? Żeby nie przywiązywali się do partii, tylko patrzyli na rzecz, na to, wyszli poza ten jakby konstrukt, zrozumieli, że to wszystko, co jest budowane, co ich otacza, to jest pewna koncepcja, tak? Ten cały system, w którym żyją, to jest czyjaś koncepcja i że to da się zmienić, tak? Ja walczę z tym, ale no, część przekonam, a część na pewno nie. No, i później słyszę, gdzie byłeś, tak? Tak. Ja mi się podoba z Matrixa zdanie Morfeusza, w którym mówi, że ludzie będą tak głęboko zakorzenieni w Matrixie, że nawet będą go bronić. I tak właśnie jest. Tak jest. Ja nawet go zawarto mnie na którymś tam wpisie. Zdaje się o wiośnie Piedronia, jak pisałem, że ludzie po prostu muszą żyć w pewnym takiej ułudzie. Oni są do niej tak przyzwyczajeni, tak? Oni chcą być tą baterią. Chcą karmić ten system i nie ma szans po prostu, żeby ich wyrwać z tego. No ale to jest grupa ludzi, która mnie czyta. Ja widzę, jak się sporo osób też zaczyna myśleć krytycznie, tak? Bo to jest chyba pierwszy punkt taki, żeby zacząć rozumieć, jak wygląda to, czy się zacząć myśleć krytycznie, tak? Czyli falsyfikować, co jest podstaw każdej zdobywania wiedzy jest tak naprawdę cały czas falsyfikacją. Od początku dziejów, jak się falsyfikowało, to się gdzieś dochodziło. Ta nauka jest oparta na falsyfikacji, tak? Czyli na nieustannym zadawaniu pytań i falsyfikowaniu danych rzeczy. Szukaniu prawdy. Tak jest. No dobra, słuchaj, w takim razie zostawmy Matrixa. Oczywiście kto nie oglądał, to polecamy, bo też nie każdy. Może ktoś teraz to ogląda, to tak naprawdę urodził się rok później, albo nie wiem, 2 lata później po wyjściu pierwszej części Matrixa, więc jak najbardziej. 20 lat, tak? No, będzie, tak, no. 20 lat. Tak, dokładnie tak. 20 lat temu. No. Tak, dokładnie. To ci ludzie już mogą pić piwo legalnie. Dokładnie tak. No dobra, ale wróćmy do naszej tutaj walki i pączkowaniu antysystemu. Jesteś obserwatorem tej sceny antysystemowej, wolnorynkowej, co ja też właśnie o tym też mówię, właśnie o szeroko pojętym wolnorynkowej stronie politycznej. No i co, jak oceniasz? Co się będzie według ciebie działo? Jak oceniasz wybory? I tak dalej, i tak dalej. No, pierwsze, Maciej, ja chciałem ci w ogóle podziękować za robotę, którą robisz, bo bez podlizywania się zbędnego tutaj, ale uważam, że fajnie, że ktoś taki z tego świata YouTube'a zaczął pokazywać politykę, tak? Zaczął się tym interesować, a mało tego, podoba mi się to, że robisz edukację w kwestii inwestycji, tak? To jest naprawdę kawał niezłej roboty, ale przyznam ci, że te twoje ostatnie te ankiety, które oglądam, te sądy uliczne, to jest dramat, to mnie dołuje. Ale nie, no generalnie dobrą robotę robisz, a jeśli chodzi o antysystem i generalnie antysystem, czyli partie, które
kontestują system, tak? No, z różnych pozycji, tak? No, bo mamy partie, które kontestują z pozycji wolnorynkowych, tak? Aktualny system. Mamy też partie takie jak Cookies, która nie ma jakichś 15, która nie ma jednej idei, bo no, ma tą ideę zmiany ordynacji główną, tak? No ale nie można jej nazwać wolnorynkową, bo jest tam sporo osób z różnych poglądach. Dogadali się co do zmiany ordynacji, co jest pewnym punktem wyjścia na pewno, bo to w jaki sposób pochodzi ta że w jaki sposób stanowi się prawo w danym kraju, no, decyduje o tym, jak wygląda system. A z kolei prawo o prawie stanowi, znaczy prawo tworzy się w Sejmie, czyli ktoś to trafia do Sejmu, później decyduje o tym, że na przykład nie można pić piwa gdzieś tam po 22, tak? I tak dalej, tak? Jakieś tam różne głupoty, tak? No i co do zasady, Cookies ma rację, że trzeba zmienić się. Zmianę systemu należy zacząć od zmiany może nie tyle ordynacji, co w ogóle ustroju, tak? Mm-hmm. No tak, tak, tak. Żebyśmy mieli władzę nad politykami, a nie to, żebyśmy my byli pracodawcami ich, a nie sługami. Tak jest. No wiem, tak odwrócenie roli po prostu na scenie politycznej. No niestety to obecnie nie mamy żadnych narzędzi do tego, żeby kontrolować polityków, odwoływać ich. No i nawet kiedy referenda się odbywają, to nie są zobowiązujące. Tak. Więc wiadomo, o co chodzi. W takim razie co? Konfederacja nie przekroczyła progu, rozbiła się i przewróciła się i sobie ten twarz rozbiła. Cookies 15 stracił momentum z 3 milionów wyborów, 3 milionów głosów w wyborach prezydenckich. Skończyło się no, to momentum, spadło poparcie diametralnie. Polska 500 tysięcy w ostatnich wyborach. No właśnie, widzisz. Polska Fair Play uciłała 0,5%, jeszcze bardziej się rozbiła i nie zebrała nawet podpisów we Wrocławiu, gdzie był bastion bezpartyjnych. Mamy jeszcze partię Prawda za Grouni, mamy jeszcze tutaj wyjście Marka Jakubiaka i Piotra Leroya Marca z Konfederacji. No, opowiedz, co sądzisz? Co tam w twojej głowie chodzi za myśl na ten temat? Czy powiem tak. Wiesz co? Znaczy, te wszystkie kłótnie w antysystemie, to nie jest nic nowego, tak? To działo się po prostu od lat, tak? Ja to obserwuję przecież Korwin, no ile miał już partii, tak? No, każda tam ci odchodzili, to naprawdę czasem świetni ludzie odchodzili, jak chociażby pan Oleszczuk. Stefan Oleszczuk. No, to moim zdaniem tam jest, jeśli chodzi o ten cały system, to jest strasznie dużo tak zwanych alfa males, tak, czyli samców alfa, tak? Który a za mało menedżerów, bo różnica między samcem alfa to jest tak, że on chce cię zdominować, tak? A menedżerowie mogą być samcami alfa, ale mają pewną takie poczucie takiej, że trzeba się dogadać, że każdy bierze tam jakąś swoją działkę na siebie, poprowadzi tą swoją armię, tak? Zrobią to czy tamto, tak? I tam każdy jest, to jest moje zdanie, każdy jest tam najmądrzejszy w tym antysystemie. Albo każdy jest takim, może nie każdy, to jest słowo, sporo jest samców alfa i sporo jest takich najmądrzejszych, tak? Chociażby ta dyskusja ostatnio o tym całym przychodowym, tak? No, ja po prostu nie wiem, kto wbił tym ludziom do głowy, jak mówię, czy ja jestem, jak nie jestem fanem podatków, tak, generalnie, ale jeżeli miałbym wybrać, to wolałbym wybrać najmniejsze zło, tak? I tłumaczę ludziom, że przecież marże ustala się na koniec, znaczy w sensie na początku się bierze wszystkie koszty, później się ustala profit, tak? No i tak powstaje marża. To jak podatek przychodowy, który jest częścią kosztów, ma spowodować szkody firmom niskomarżowym? No, to jeszcze podatek, który zastępuje inne podatki w tym miejscu, tak? Czyli wyłupujesz jedną cegłę, wkładasz inną, tak? Może mniejszą i tak dalej. No,
I każdy tam najmądrzejszy, tak? I ja to wytłumaczyłem no, takimi prostymi słowami, a oni dalej mi to piszą. No. Ja po prostu nie wiem, co jest z niehalo, ale człowiek tam po prostu coś im wbija, tak jakby na maszynie takiej seryjnej ćwieki w głowę i oni z tym chodzą później w tym antysystemie. Brakuje mi takiego wspólnego celu. Albo inaczej, oni osiągają, dogadują się co do celu, ale później mają inne wizje, jak go realizować. To chyba powoduje, że oni się rozpadają. Mhm. Ja krytykowałem otwarcie tą całą piątkę Mencena, tak? Dlatego, że uznałem ją za po prostu zwyczajnie odejście od celu. Tak? Nawet nie jest próba realizacji celu, to było odejście od celu, bo to było uderzenie w takie prymitywne instynkty, tak? Tam, co sobie wytłumaczyli, co jest za każdym hasłem, to jest jedna rzecz, ale hasło nie idzie w świat z tłumaczeniem. Jak ktoś się tworzy polską wersję Judenraus, czyli nie dla Żydów, no to hasło, które leci w świat, to jest nie dla Żydów, tak? Czyli taka polska wersja Judenraus. I nie ma tam żadnego małymi słowami, tak? Wyjaśnienia, że chodzi nie dla roszczeń, tak? No, hasło jest antysemickie, chociaż ja rozumiem, że pewne środowiska używają tego słowa antysemityzm jako takiej pałki, tak? gdzie krytykujesz Izrael, od razu jesteś antysemitą. Tak? Wiesz, chodziło o roszczenia żydowskie, a po prostu trzeba było po prostu mówić nie dla roszczeń żydowskich, a nie, że nie dla Żydów, tak? No tak, to skandaliczne dla mnie hasło. No, hasło nie dla Żydów jest wymierzone w nację, tak? Przy czym ta nacja nie jest tak, że nam zagrażają, to jest w ogóle jakieś, nie wiem, albo nieznajomość. No, są Żydzi, którzy są przyjaciółmi Polski, są Żydzi, którzy są wrogami syjonistów, tych, którzy chcą wziąć te roszczenia, tak? Wydębić i tak dalej. No. To nie jest jednolite, więc jak już właśnie nie dla Żydów, jak kiedy tam ci nas zaatakowali z Izraela w sprawie tej nowelizacji IPN, odbył się protest tych ortodoksów w obronie Polski. Pamiętam, naprawdę... pamiętam podobny błąd zrobił Janusz Korwin-Mikke na prawyborach we wrześniu w 2000 którymś roku na scenie na prawyborach we wrześniu. I powiedział właśnie, że dzieci niepełnosprawne nie powinny uczęszczać na zajęcia z dziećmi zdrowymi, ponieważ zaniża się poziom tej nauki do niepełnosprawnych. I powiedział to tak wprost i tak prosto właśnie, tak uprościł przekaz, że poszła fama właśnie, że on jest przeciwko dzieciom niepełnosprawnym i nie chce, żeby chodziły do szkoły. No i właśnie to jest wchodzenie na tak zwaną minę. Merytoryczną i retoryczną minę, no i to się po prostu no i wybuchło. No. I pamiętam, że wtedy poszła fama bardzo mocna i też spadło poparcie za taki tekst, gdzie uderzono we wrażliwość ludzi. I tutaj ja bardzo lubię Sławomira Mencena za wszystkie odcinki u mnie na kanale są właśnie bardziej merytoryczne o podatkach, o ucisku i tak dalej. Po prostu chciał, podejrzewam, że sobie zeskalować po prostu swoją działalność, no i może to też działa, nie wiem, nie oceniać mi to przychodzi. Znaczy moim zdaniem wynik wyborczy pokazuje, że odstraszono mądrych ludzi, tak? W sensie mądrych, no odstraszono sporo wolnościowców, no bo jak zobaczysz poszczególne, no zjednoczyło się tyle środowisk, tak? No a tych wolnościowców tam zdaje się GPS podał czegoś Świdecki podał w swoim blogu, ile poszczególne grupy zdobyły, no to tych wolnościowców było, tak? No, Ruch Narodowy utrzymał swoje tam 100 tysięcy, tam 110 tysięcy nawet dostał. Ci tam pozostali, Federacja, Pani Godek, 160 tysięcy, no i tam ten, no, wiesz co, no, ja powiem tak, ja po prostu tego nie rozumiałem też dlaczego, tak? No, patrz, nie rejestruje się ta Polska Fair Play we wszystkich okręgach, tak? No to zostaje dziura, tak? No, w pozostałych tam okręgach, no, pasowałoby zrobić ruch w kierunku tego elektoratu, czyli pójść postawić na taki mądrzejszy przekaz, tak? No, ja nie wiem po prostu, po co ten prymitywny przekaz, jak mają w Konfederacji Narodowców, którzy
Naprawdę uważam, że nie siali tego prymitywnego przekazu w ogóle, tak? Ale to są ludzie, którzy mają taką łatkę przyklejoną, tak? Antysemitów czy tam kogoś. Nie powiedziałbym, że nam Bosak czy Winnicki są antysemitami. To jest nadużycie moim zdaniem. No ale mają tą łatkę, więc po co iść w taki prymitywny przekaz? Nie lepiej postawić na tych ludzików, którzy tam rozważali głosowanie na Polskę Fair Play, na profesora Gwiazdowskiego i powiedzieć, wyjść do nich z jakimś inteligentnym przekazem, tak? Że powiedzieć, słuchajcie, ta reforma, te reformy, które proponuje profesor Gwiazdowski są naprawdę dobre, chcemy je wdrożyć i tak dalej, zapraszamy, tak? Głosujcie na nas, my. Na dobrą sprawę, nawet pan Stanisław Michalkiewicz, który jest publicystą, ale powiedział, że doradza swoim kolegom z tą federacji, żeby te reformy, które tam profesor Gwiazdowski proponował, żeby je wziąć po prostu jako gotowce, tak? Że on to czytał i to doradza, tak? No ale ja mówię, to jest jest kilka wad w antysystemie. Jedno to jest brak takiego zorganizowania się, tak, wokół jakiejś tam idei. Dwa, że jak się zorganizują, to nie potrafią podzielić sobie zadań, tak jak korporacje, tak. No, partia dziś to jest taka typowa korporacja. Znaczy PiS jest dla mnie typową korporacją. To jest korporacja władzy. Oni są naprawdę świetnie zorganizowani. Czy lepiej są zorganizowani niż Platforma, tak? Oni mają pewnie ze dwie, trzy firmy do PR-u, które robią robotę dla nich. Wiedzą, jak kogo dofinansować. Wiadomo, że mają łatwiej, bo używają pieniędzy podatników, żeby tam sobie zapewnić, realizować swoje cele. Ale to jest naprawdę świetnie zorganizowana korporacja. Zobacz, jak przejęli ten temat 447. No, dla mnie to jest mistrzostwo. W sensie ja tym strasznie gardzę takim czymś, ale to, jak oni zrobili politycznie, Konfederacja nastawiła się na 447, co jest bardzo ważnym tematem, to nie są żarty. W Kongresie Stanów Zjednoczonych, jak jest uchwalona ustawa z mieniem bezspadkowym, to nie są żarty, to nie jest jakaś kpina, z tego się nie wykpią, tak, pisowcy. Jak tupną tam w Waszyngtonie, później tupnie Georgetta, to będą musieli w podskokach pisać ustawę, tak jak już jedną napisali w Mossadzie z nowelizacji IPN-u, tak? No, ale wracając, no, nastawili się na tą kampanię 447, co musiało w jakiś sposób zacząć oddziaływać na elektorat, bo tego było naprawdę dużo, ale to był tylko jeden temat. I co PiS zrobił? Użył zdjęć z marszu, który zorganizowali narodowcy czy Konfederacja i wkleił ten propagandowy, zmontowali ten propagandowy filmik, gdzie są najpierw marsz, a później słowa Morawieckiego, że oni nic nie będą płacić, tak? No, po prostu i później to powtórzył jeszcze tam kilku innych polityków PiS, no bo jak tam jeden krzyknął, że nic nie będą płacić, to chyba prezes krzyknął najpierw, później tam Morawiecki, później reszta, to już każdy tak jak wiesz, tak jak w tym takiej animacji, co jeden taki pelikan krzyknie daj, daj, za chwilę tam krzyczy cała reszta daj, daj, to po prostu mi się z tym kojarzy, tak jest w PiS, tak? Mają tego swojego wodza, który krzyknie, a cała reszta już wtedy wie, że może krzyczeć i tak było dokładnie z tym 447. No. I ukradziony znowu marsz 447, ukradziony marsz niepodległości również i tak się przejmuje. Marsza. Tak, oni to wykorzystują później propagandowo, że oni są tu obrońcami jakimiś tam że są patriotami, że są obrońcami tam ojczyzny i tak dalej. Zestawiają się z PO, no, tamtych jako tam zaprzańców, tak, i zdrajców telewizja pokazuje, a ci się tam kształtują na takich właśnie w opinii publicznej takich obrońców. No, a z kolei PO to jest w ogóle inna bajka, bo oni z kolei sobie stawiają na inne akcenty, stawiają na to, żeby być takimi nowoczesnymi, tak, czy tam postępowymi, tak, postępowymi, a tu PiS, taki ciemnogród, coś w tym stylu, ale wiadomo o co chodzi, ci stawiają na te emocje, ci na to, żeby po prostu podzielić Polskę równo na pół, żeby wyczyścić sobie te przedpola z tam jakiejś tam wiosny, czy z jakiejś tam nowoczesnej po jednej stronie, a PiS sobie chce właśnie wyczyścić z jakimś tam
przy ścianie partii typu Konfederacja, żeby tam nie skakali. Ale co sądzisz, że na wybory parlamentarne jesienią nic się nie zmieni? Jak sądzisz, co się wydarzy teraz z właśnie Federacją Jakubiaka, Konfederacją, Kukiz 15, pozostałościami po PFP? Powiem tak, ja słysząc o wyjściu, no to jak mówię, że z perspektywy czasu, czy z perspektywy liczby, jeżeli pan Jakubiak i Liroy nie mieli niczego dogadanego wychodząc, to musieliby naprawdę skoczyć na główkę do pustego basenu. Wiedziałem, że tam coś musi być dogadane, tak? Tylko że pewnie te osoby, z którymi się dogadują, mają pewnie jakieś warunki. No, co dużo. Nie trzeba być hakieniczem, żeby wygadać, że są grupy, które po prostu zwyczajnie nie chcą być w jednej organizacji z Januszem Korwin-Mikke. Tak? Nie uważam, że tam. Ja po prostu nie uważam, że to jest coś nienormalnego. Tak? Oni mogą po prostu nie chcieć być z Braunem, z Kają Godek i z Korwinem. Tak? Tak się okazuje, dzisiaj zobaczyłem zdjęcie z Liroya, pana Jakubiaka i Łukasza Mejzy z Polski Fair Play. Wygląda na to, że się dogadują, tak? Tam Marcin Dobski, dziennikarz, napisał, że Polska Fair Play też rozmawia z Kukiz 15, więc wygląda na to, że sobie robią takie trio na... Mówisz o bezpartyjnych, Polska Fair Play już nie istnieje. Tak. Ponieważ nawet ci pokażę, jak przecież Polska Fair Play, to już nawet nie ma fanpage'a, nie ma fanpage'a już Polski Fair Play. No tak, bo... I zakończone, zamknięte i zakopane. Tak, bezpartyjni samorządowcy, Kukiz 15 i Federacja, tak? A czy to ma potencjał? Znaczy tak, no sam Kukiz jest formacją schodzącą, jak tam zauważyłeś, z 3 milionów do 500 tysięcy. Federacja jest bardzo mała, to na dziś... Nie sądzę, że ma większy potencjał niż Polska Fair Play. No i bezpartyjni samorządowcy mają jakieś struktury, ale myślałem, że mają jakieś struktury, ale powiem szczerze, że jak zobaczyłem, jak wyglądała rejestracja dla profesora Gwiazdowskiego, dla Polski właśnie Fair Play, to jednak coś nie halo tam, tak? No ale w końcu tutaj nie ma jakiejś niezgodności ideowej. Bo jak przeczytasz program Federacji, to on się pokrywa z programem Polski Fair Play. Czyli nie można zarzucić tego, że się tam dogadują byty, które są od siebie odległe. No, przepraszam, ale narodowcy i wolnościowcy są naprawdę na trochę innych biegunach. No, naprawdę, nie wiem, może jedynym wspólnym punktem między narodowcami a wolnościowcami to jest tak naprawdę suwerenność kraju, tak? Bo tu i tu jedni i drudzy będą mieli ten postulat, no, w swoim programie. Ale to tak naprawdę cała reszta. No, jednego dnia słucham wywiadu z Robertem Winnickim, który mówi, że on jest za utrzymaniem zakazu na rekreacyjną marihuanę. Tak? A za chwilę widzę Liroya, który mówi, że gdzieś tam napisał, że walczy o dekryminalizację i żeby nie było żadnego tam więzienia, że tam maksymalnie mandat 50 zł za złapanie z jointem. No to Liroy, który nie jest typowym wolnościowcem, ale no jest daleko od tego, co mówi Winnicki, tak? Który jest za zakazem rekreacyjnej marihuany. No i właśnie o to chodzi, tak? Że tutaj jeśli chodzi o to centrum, bo to nazwijmy sobie wprost, Kukiz jest takim centrum. Federacja też bliżej jest tej centrum. No i bezpartyjni to są bardziej, ich idea się pokrywa z zwiększeniem decentralizacji, czyli zwiększeniem władzy samorządów. Pokrywa się z ideą wolnościową, tak? I pokrywa się z programem Federacji, pokrywa się z programem Kukiz 15. Tu nie ma rozbieżności ideowej, więc jeśli chodzi o taką bazę ideową, to okej, okay, tak, to może działać, tak, może zadziałać, ale to jest ciągle za mało, moim zdaniem. Mm-hmm. Jak miałem liczyć, no to nie wiem, nawet, to potrzeba miliona, 1,2 mln wyborców, no ani bezpartyjni,
kupić tam 500 tysięcy, niech utrzyma to, tak? Jeżeli tam część nie pobiegnie do PiS-u po drodze, to się może zdarzyć. I do tego federacja, nie widzę tutaj miliona głosów. Naprawdę tam brakuje. No, nawet jeżeli dojdzie jeszcze prawda Kołodziejczaka, to czyli walka o wieś, elektorat na wsi, to dalej może być mało tych głosów, tak? Tak, szczególnie, że zostało tylko 4 miesiące, tak? No, więc nie wiem, ciężko będzie, bardzo ciężko, żeby dotrzeć ze świadomością o nowym ruchu, bo z tym jeszcze pewnie z miesiąc będą trwały w ogóle rozmowy i jeszcze długo, długo, nic się nie wydarzy tak naprawdę. Może dużo się musi wydarzyć, żeby nic się nie zmieniło. No tak, tylko wiesz co, ja się też z drugiej strony zastanawiam, bo naprawdę radykalizm Konfederacji, on zdominował tą ostatnią kampanię, bo już mówiłem o tej jednej piątce, ale nie tylko to, batorzenie homoseksualistów, na miłość prostu. No proszę cię, kto z takim hasłem się podpisze? No, sam to usłyszysz, za to, że ktoś jest gejem, tego wybatorzyć. Naprawdę, ja się nie dziwię, że tyle młodych ludzi nie poszło. Kto się pod tym podpisze? Nawet nie musi mieć poglądów wolnościowych. Nawet jak dotrze to ktoś do jakiegoś człowieka, który nie interesuje się polityką, to stwierdzi, że to jest chore, tak? A coś w tym stylu, To teoretycznie głosujemy na człowieka, taka jest prawda, że wszyscy głosują na formację. Taka jest prawda, że nie głosujemy na człowieka, tylko głosujemy na formację. Co z tego, że ja głosowałem na Kulesza, anarchokapitalistę, jak właśnie ktoś właśnie nie chce głosować na innych konfederatów, ponieważ właśnie jest Grzegorz Braun czy Kaja Godek, którzy mają właśnie radykalne jakieś podejście. Nie, ja namawiam do tego, żeby ludzie jednak głosowali czy szukali swojego kandydata, ale to też druga strona powinna być, że kandydat powinien próbować budować swoją pozycję, nawet jak nie dostanie jedynki na liście, to wcale nie jest stracona, tak? Jego los nie jest tam stracony, zwłaszcza, że to odnosimy się do elektoratu, który jednak żyje bardziej polityką, w sensie moim zdaniem to nie ten elektorat wolnościowy czy elektorat antysystemowy, to jest elektorat o większej świadomości. Tak to nie jest tak, że rzucisz jakimś tam mięsem prymitywnym i oni sobie to pochwycą tam i pobiegną tak na wybory, bo dali nam tam 500+ i tak dalej. Dlatego ja uważam, że ten przekaz wcale nie musi być jakiś tam ten. Może być po prostu budowany do ludzi może rozsądnych, tak? Ale ja, bo mówisz o, a pytałeś o, rozmawialiśmy, że na człowieka się głosuje. Tak, ja się cały czas pod tym podpisuję, zwłaszcza, że partie dziś, to są tylko konglomeraty. Tam będziesz miał ludzi wymieszanych z różnymi pomysłami, wariatów, tak, i tak dalej. To jest naturalne, że tak partie wyglądają, więc siłą rzeczy ludzie myślą niestety trochę plamiennie, tak, że pisze się do tego plemienia, tak? Dlatego nie chcą na przykład głosować mówią, że nie głosują na Konfederację, chociaż na liście, tak jak wspomniałeś, jest Kulesza, który jest libertarianinem. No. No są te perełki, które widzisz, też ginęły z tym racjonalnym przekazem, kiedy jest przekaz radykalny i kiedy media i kamery wszystkie skupiają się wokół radykalnego przekazu, który się klika. A taka akcja piwko pod chmurką, czy nie wiem, walka z Unią Europejską, Dobromira Sośnierza, to tak blaknie przy mocnych takich bonmotach właśnie typu batorzenie gajów. No i potem idzie to w świat i się ludzie odsuwają nawet ku fajności i wiosny. No i to jest kolejna cecha antysystemu, tak? Brak kontroli przekazu, tak? Przede wszystkim należałoby się spotkać w pokoju, ale i ustalić, jaki jest przekaz, jak rozkładamy akcenty. Przy czym nie można tego ustalić raz na zawsze, tak? No,
trzeba obserwować sytuację otoczenie, tak? No, nie można ustalić przekazu, że okej, no teraz stawiamy na ten temat i cały czas się będziemy go trzymać. No, jak PiS zabiera 4-4-7, to trzeba wyskoczyć z czymś innym, tak? No i tutaj nie było przygotowania moim zdaniem w ostatnich wyborach takiego, żeby no, nie być partią jednego tematu, tak? Czy ruchem jednego tematu. Trzeba było grać na kilku fortepianach. Tyle, tak, uderzać do różnego elektoratu. Nie zostało to zrobione, absolutnie. Zostało taki tylko postawiono, no tak, moim zdaniem, na narodowo-radykalny elektorat. A kompletnie odpuszczono wolnościowców. Poza oczywiście tam kilkoma osobami, które puszczały, no ja tu miał naprawdę świetną kampanię. Mecenas ma w ogóle merytorycznie się wypowiada i no, dla wolnościowców na pewno jest w jakiś sposób dobrym kandydatem, tak? Dobrze reprezentuje te poglądy, tak? Ciężko sobie zwrócić uwagę na jakieś tam, na to myślę, oczywiście libertarianie będą czekać, bo takie dzieci trochę w piwnicy, ale no, merytorycznie jest to facet, który jest dobrym kandydatem. Merytorycznie jest świetnym kandydatem, znaczy jest wielu było kandydatów, no, chociażby nie za słabo grano, pan Jakub, jak jest naprawdę świetnie mówi o wojskowości, tak? No, zna się na tym. I w ogóle nie było żadnego tego tematu, tak? W ogóle nie użyto tych atutów, które były pochodną tego, że wiele ugrupowań się zjednoczyło w jednym miejscu, tak? Wiele idei, tak? Postawiono na przekaz narodowo-radykalny, tak, aborcja 447 i nie dla Unii, tak, czy tam wyjście z Unii, czy polexit, tak, no, takie trzy tematy, które kojarzę, no, ale odstraszono tym, moim zdaniem, sporo ludzi tym odstraszono, albo zniechęcono i zostali w domu, tak, odstraszono i pobiegli gdzieś na kogoś innego, może na Kukisa, może na Polskę, tak, tutaj. Albo w ogóle nie poszli na wybory, odpuścili sobie te wybory. Tak, dokładnie tak. No tak, no tak to wygląda, no więc a sądzisz, że do jesieni raczej się nic tutaj nie zmieni i że najbliższe wybory będą po prostu przegrane, antysystem będzie rozbity i PiS zdobędzie większość konstytucyjną? Znaczy tak, PiS jest na dobrej drodze niestety, bo on tuż przed wyborami sypnie tam 1800 zł. A no tak, przecież ja dostanę kasiorę na konto. No to... A, no widzisz. No to chłopie. A tak. Chłopie, ty kończymy ten odcinek. Najlepsza partia. Super partia, tak? Tak, super partia. I tyle, no. Więc tak, no dlatego ja tam pobiegnę na te... No i tak samo teraz zobaczyli, że młodych trzeba jeszcze przekonać młodych do głosowania. Czyli 20 do 26 roku... że PiT-u nie będzie, co jest taką zagrywką typu 9% dla spółek, bo to jest tylko dla, tam wiesz, kilku procent, dotyczy tylko kilku procent osób. I to pracują na umowę o pracę, tak? No jako pracodawca nawet nie zatrudniłbym na umowę o pracę studenta, ponieważ na umowie o zlecenie to ja mam niższe składki ZUS-owskie, mniejszy jest koszt pracodawcy i nawet ten pracownik więcej dostawał zawsze na umowie o zlecenie niż na umowę o pracę. Ja byłem studentem i pracowałem albo na umowę o dzieło w zależności od tego, albo na umowę o zlecenie. Więc do 26 roku życia nie miałem umowy o pracę. Więc to jest typowe takie... Morawiecki to jest człowiek Excel. Musisz zrozumieć, że on... Pewnie rozumiesz to, czytasz. Człowiek Excel to ma w głowie tak, że sobie ma ten swój budżecik, który tam musi osiągnąć, tak, zrealizować cel budżetowy i sobie musi poprzesuwać tak okienkami, wzorami, formułkami w tych różnych tam Excelu, tak, żeby mu wyszła ta sama liczba po tych zmianach, tak. No, jak kojarzysz, to tam sobie wstawia jakąś formułę, tak, to 26 roku zwolnimy, no to nam będzie, nie wiem, tam jakiś tam 1 miliard będzie mniej z tego przychodów, ale tutaj trzeba by podnieść na przykład na akcyzę na alkohol i pyk. I tutaj sobie mi się miliard zgodzi, tak? I tak on robi, to jest jego polityka, tak? Tak, tylko, tak, tak, że tak. Te,
tak, to dla nas jest jakiś tam mały procent ludzi, ale dla niego to będzie super propaganda w TV przed wyborami. Przecież co on zrobi w TV? W TV będzie, tu zwolniliśmy młodych z tego, żeby mieli łatwiej, żeby więcej zarabiali, bogacili się, kupowali sobie coś tam, mieszkania, jakieś tam, wiesz, no to będzie w TVP grane, tak, że zwolnieni młodzi z podatku, podniesiona wyższa kwota od podatku dla ludzi niepracujących oczywiście, no ale przecież tego nie powiedzą, tak. No im chodzi tylko o podsumowanie 4 lat rządów, tyle w TVP we wrześniu, czy tam przed wyborami w październiku, które musi pójść do tego filmu propagandowego. No mówię, to jest naprawdę PiS, to jest korporacja, która, to jest poważna korporacja, oni wiedzą, co robią. Potrzebują mieć odpowiednią propagandę, film propagandowy na wrzesień, październik i on musi zawierać to, że my tu realizujemy program, tak? Obniżamy podatki, tu bach, do 26 roku życia, podnosimy kwotę wolną, tak, tu bach, podnieśliśmy do 800, tak, tu obniżyliśmy CIT. No przecież nikt nie będzie z tych tam ludzików oglądających, wierzących PiS sprawdzał, że to tak naprawdę to była jakaś zmiana, która była pomocna dla promila firm, czy tam dla 5-8% firm, 5-8% młodych poniżej 26 roku życia. Tak. I zero osób przy kwocie wolnej 8 tysięcy. To jest tam, tak. Musisz zarabiać tam 500 zł, żeby dostać taką kwotę. Poniżej minimum tego. Tak, dokładnie. Egzystencji, tak? Dokładnie. No, to jest typowy człowiek Excel. On to tak sobie wymyślił, ale świetnie zrobi to, tą propagandę i ten bulterier, tak, w TVP. I zrobi taki filmik, który pokaże, jak to PiS świetnie tutaj zrealizował, dał 500, obniżył podatki i tak dalej, i tak dalej. I oni to będą sprzedawać właśnie na jesieni. Przecież o to chodzi, tak? No, naganiać ludzi na tym. No jeszcze 1800 wpadnie, no to jak ty mnie wydasz, jak co przewiduje, no przewiduje gdzieś około 50% dla PiS. Jak teraz dali 13 emeryturę i wśród frekwencja wśród osób najstarszych była 53% na PiS? Kurczę, 53% na PiS najstarszych osób, tak? Pomimo tego, że PiS odrzucił projekt ustawy likwidującej PIT od emerytur. To prawda, mało tego, no on tych ludzi kroi na rocznie na 3900, o ile wyliczę średnio, tak? No to jak on zabiera rocznie ten, to a da im nagle 888 zł, czy ileś tam wyszło, tak? Tak, no to. No a zabierze im w składkach i w tym, i w podatkach. To jest w ogóle dla mnie, jak ja to słyszę, to jest dla mnie aż przerażające. Jak można opodatkować emeryturę tym ludziom? No, oni zarabiają jakieś tam te najniższe 1000 zł, 1200, oni z tego jeszcze... No nie, to jest obrzydliwe. No upodlenie straszne, ale w tym syndromie sztokholmskim idą i głosują właśnie na tych swoich oprawców. No tak, no. Tak to działa, niestety. Ale to właśnie, ale to jest też, pytasz mnie o antysystem. Ja uważam, że podstawowym zajęciem antysystemu powinna być edukacja ludzi. Bo ktoś tam mówi, no to, że trzeba zmienić przekaz na taki, który będzie, że pozwoli wygrywać wybory. No i oni rozumieją to przez to, ci wolnościowcy, tam głównie od Korwina, że trzeba zmienić to na przekaz taki prymitywny, czy na taki, który trafi do pisowców i tak dalej. Ale przecież to nie jest polepszanie wiedzy społeczeństwa. No, przecież robi Platforma. No, PiS obiecuje 500, Platforma obieca 1000, 500 na krowę da PiS, oraz tam jakiś tam gamon z tego obieca 500 na pieska, tak, za chwilę Jaki będzie przelicytował, że tam 1000 na pieska i tak dalej. No i to nie jest polepszanie społeczeństwa, bo to jest cały czas utrzymywanie tego paradygmatu, że rząd coś daje, czyli ta najgorsza, jaka może być możliwa, najgorszy jaki może być przekaz, który wbija się w głowę ludziom, że rząd coś daje, tak? A daje im ich własne pieniądze zabrane, potrącone przez prowizja potrącona dla urzędników i oddane im te same pieniądze, które oni gdzieś tam zarobili, tak? No i to degeneruje społeczeństwo. Ja uważam, że antysystem powinien wziąć za edukację ludzi, no bo jak ludzie zaczną rozumieć, jak PiS czy PO, jak oszukują, jak grają, tak? I raz, jak grają emocjami, a dwa, jak oszukują w kwestiach finansowych, tak? Że zabierają, że dają. I to wcale rozwiązanie nie jest powiedzieć, że okej, okay, my damy 1000, to głosujcie na nas i wygramy. Nie, to nie jest rozwiązanie. Trafienie do ludzi, że jak
wprowadzimy naszą reformę podatkową, to wam będzie zostawać 1000 więcej i powiedzieć dlaczego i wyjaśnić, że tak żeby zrozumieli, owszem, efekt będzie mniejszy niż obiecanka, tak, jakaś socjalna, ale z drugiej strony ta część, która to zrozumie, to jest, nie wróci już do głosowania socjalistów. Tych ludzi po prostu nie, którzy zaczną pojmować, jak działa system, tak? Jak wygląda ten konstrukt, o którym mówiłem na początku, to ich się nie da już z powrotem wcisnąć do tej klatki. Oni są wtedy wolnymi ludźmi, tak? Zaczynają rozumieć. Na tym powinien skupić się antysystem. Nie na twierdzaniu ludzi w głupich stereotypach, że urzędnik jest swoim panem i ci coś daje. To jest straszne. To jest degenerowanie ludzi, tak? Ja na swoim blogu napisałem ostatnio, że Polska jest Polska A i Polska B, ale to nie jest podział terytorialny, to jest podział i wyłącznie mentalny, tak? Masz grupę, bardzo wąską grupę ludzi, którzy chcą się rozwijać, którzy zakładają firmy, a nawet pracują, ale mają jakiś cel w życiu, tak? Rozumieją, co się dzieje wokół pracowitych ludzi, przedsiębiorczych. To jest dla mnie taka Polska, tak? Wspaniała idea, tak? Żeby mieć takie społeczeństwo ludzi świadomych. I to nie jest nic nieosiągalnego. Są takie kraje na świecie, które takie postawiły na taki model, tak? A Polska B to jest ten kraj, który tworzą politycy władzy, tak? Z partii władzy, czyli taki zbiór niewolników, roszczeniowców, tak? Kogoś, kto wierzy, że rząd daje, tak? I tak dalej. To uważam, że nie możemy odnosić się z przekazem takim, który będzie utwierdzał Polskę B, czyli mentalnych niewolników, w tym, że oni mają rację, że oni myślą, ich jest więcej, ale uważam, że tam jest też sporo ludzi, których można wyciągnąć z tego pudełka. Ja tylko chciałem ci powiedzieć, że to jest jak grochem o ścianę. I że tutaj chciałem ci pokazać właśnie kanał od DeMarco, który 10 lat temu zrobił ponad 360 filmów przetłumaczonych, przeróżnych filmów związanych właśnie z wolnością. I to jest taka właśnie praca u podstaw i powinno takich kanałów istnieć dziesiątki, które codziennie publikują właśnie taką twórczość. Obecnie Wojna Idei się mocno tym zajmuje, właśnie tłumaczeniem filmów z zagranicy. Kiedyś to właśnie robił od DeMarco, Karasek. No i przeróżne takie właśnie oddolne inicjatywy. No mogą przynosić jakieś może efekty, ale to dekady muszą minąć ciężkiej pracy na umysłach, żeby coś się tutaj zmieniło i wtedy może jakaś organizacja to wszystko zbierze. No, ale wiesz co, no kropla drąży skałę. Trzeba po prostu postawić na taką, wiesz, edukację. I sporo ludzi szuka, naprawdę. Po tym, co robi PiS? No zobacz, no ja pokazałem, że 7 milionów głosuje na PiS, 23 miliony nie głosuje na PiS. No zaraz się odezwały głosy, no tutaj 29,5 miliona nie głosuje na Konfederację, czy coś w tym stylu, ale to nie odchodzi. Chodzi o to, że dla mnie PiS to jest, nie chcę tego powiedzieć, ale to jest taki trochę stan umysłu, tak? To jest stan umysłu, który rząd coś daje i tak dalej, tak? No a po drugiej stronie, owszem, są te lenini, które tam wierzą w tą PO i tak dalej, Unię Europejską, ale między nimi są ludzie, którzy szukają jakiejś normalności. Oni nie lubią PiS, ale nie mają takiego fundamentu, takiego racjonalizacji, dlaczego nie lubią PiS, tak? Tych ludzi, z tych 23 milionów, które nie głosują na PiS, to jest właśnie, powinno się określić, zbadać ten elektorat, który nie głosuje na PiS, no tam trzeba oczywiście wierzyć tych, co w ogóle nie chodzą na wybory, no ale i uderzyć z komunikatów do tego. Tego nie zrobi partia radykalna, bo ja mnie pytasz, jak wiem, może to zrobić tylko partia, która jest bardziej centrowa, bliżej tego PO, tak pomiędzy PO a PiS. Ja uważam, że brakuje partii, która włoży buta w te drzwi, tak, które się zatrzaskują w tym momencie, no bo jak PiS to będzie 50% na jesieni, to PO gdzieś tam będzie około 30-40%, no i tam pewnie się połączą jakieś tam SLD z Wiosnami i tak dalej, no ale domkną się drzwi i mamy system dwupartyjny, to jeszcze ten najgorszy, gdzie Wataszka decyduje ten partyjny o tym, kto jest w Sejmie, tak?
W sumie to po co oni są nam tych 460? Wystarczy, że Kaczyński będzie naciskał jeden guzik i jak jest za, jest, jak jest za, to ustawa przechodzi. No, taka jest prawda, nie? No, domknie się cały system, no masz rację. No, pesymistycznie, pesymistycznie obywatelu. Mam nadzieję, że widzowie, kiedy to oglądają, muszą sobie przypomnieć, żeby się nauczyć języka, umiejętności przeróżnych, inwestowania, oszczędności i działania. No tak, to co trzeba młodym powiedzieć, tym, którzy jeszcze dopiero sobie życie planują, to że tak naprawdę w tym momencie oni mają dużo lepszy start niż jakiekolwiek pokolenia przed nimi na dobrą sprawę. No, zobacz, masz całą Schengen otwartą, masz cały rynek pracy, tak? Całą Europę praktycznie przed tym, przed pełną możliwości, tak? Masz tanie loty do różnych krajów i tak dalej. Oni naprawdę mają kawał technologii. Pod jednym palcem mają tyle technologii, ile nie miały generacje przed nimi razem wzięte, tak? No, taka jest prawda. No, że to naprawdę są ogromne możliwości dla tego pokolenia. Mają możliwość zdobywania wiedzy dosyć szybko, tak? Weryfikowania faktów. Praktycznie dwoma kliknięciami są w stanie sprawdzić, co się sprawdzi, co się spamsem, fałszyw. To młode pokolenie trzeba przekonać. To dobrze, ty robisz tą pracę u podstawy i mówisz o inwestowaniu, tak? W siebie przede wszystkim, na inwestowanie na przyszłość. Ale trzeba przekonać, żeby wzięli los w własne ręce, tak? Żeby zrozumieli, że to nie rząd, a już na pewno nie partia rządząca, tak? Jest, od niej zależy ich los, tylko że mają w tym momencie w swoich rękach i mogą z tym zrobić, co chcą. No i właśnie i tymi słowami będziemy kończyć ten podcast, tę audycję i bardzo Ci dziękuję obywatelu za dzisiejsze nasze spotkanie. Wszystkim życzymy w takim razie jak najwięcej wolnego czasu na poświęcenie na naukę i edukację i wzięcie sprawy w swoje ręce. Dzięki za dzisiaj. Dzięki. Koniecznie to sprawdzajcie oczywiście fanpage obywatela DC, dajcie łapkę w górę, oczywiście dajcie lubię to, żebyśmy dobili do 30 tysięcy osób już jak najszybciej. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Widzimy się już jutro o 18:00. Cześć.